Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach gmina Drobin z dofinansowaniem, rewitalizacja płockiego Grzybka, a na koniec kolejna edycja Biesiady Literackiej. Konkretne pieniądze zostały przekazane gminie Drobin na realizację dwóch inwestycji. Umowy na dofinansowanie podpisano w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. Instrument wsparcia to środki na inwestycje mające realny wpływ na komfort życia mieszkańców Mazowsza. Właśnie pieniądze z tego programu otrzymała gmina Drobin na realizację dwóch zadań. To budowa budynku ochrony zdrowia oraz modernizacja drogi. Pierwszym takim pokaźnym zadaniem, na które otrzymamy dofinansowanie, to jest budowa ośrodka zdrowia w Łęku Probostwie. Zadanie, które jest bardzo nam potrzebne ze względu na to, że dotychczasowy ośrodek zdrowia, budynek jest wyeksploatowany i tak naprawdę nie nadaje się do dalszego użytkowania. Drugie dofinansowanie to jest budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy w wysokości 225 tysięcy. Jak przekonuje włodarz Drobina, wsparcie środków zewnętrznych jest nieocenioną pomocą dla każdej gminy. Te dofinansowania są bardzo istotne, wspomagają finansowo samorząd gminny w realizacji zadań publicznych, zadań, które są bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Tylko budowa budynku we wsi Łęk Kosielny otrzyma dofinansowanie w kwocie 2,4 miliona złotych. To kolejny element rewitalizacji Płocka. Już wkrótce przebudowany zostanie charakterystyczny budynek stojący niedaleko szpitala Świętej Trójcy w Płocku. To tak zwany Grzybek. Popularny Grzybek, charakterystyczny zabytkowy budynek znajdujący się na terenie szpitala Świętej Trójcy, wkrótce odzyska swój dawny blask. Ośmiokątna konstrukcja pamiętająca jeszcze czasy pierwszej połowy XIX wieku służyła kiedyś spotkaniom płockiej masonerii. Obecnie należy do Płockiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Przez lata służył naszemu szpitalowi jako laboratorium, a później jako sklepik taki przyszpitalny. Natomiast ponieważ popadał niestety w ruinę, szpital podjął decyzję o remoncie tego budynku, a ponieważ jest on zabytkiem, wobec tego szpital pozyskał także środki zewnętrzne na ten remont i w efekcie powoli kończy się już ten remont i na nowo Grzybek będzie służył szpitalowi. Jak przekonuje włodarz miasta, to element działań rewitalizacyjnych w Płocku. A będzie takim jednym z elementów rzeczywiście historycznych, którym na nowo przywracamy świetność. To zwłaszcza w tym obszarze Starego Miasta, tuż obok wieży Ciśnień, która w tej chwili cieszy Płoczan, obok także PWSZ-ów i w końcu nowej siedziby Pokisu, gdzie jest wyremontowany przecież budynek po byłym gimnazjum, pokazuje skuteczne działania rewitalizacyjne miasta w tych różnych obszarach. Rewitalizacja Grzybka ma kosztować około 700 tysięcy złotych. 22 listopada w Płocku odbędzie się 26. edycja Biesiady Literackiej. To wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną, którego celem jest pobudzenie aktywności artystycznej uczniów. Zgłoszenia przyjmowane były do 16 listopada, by 22 listopada odbyć się w auli 3 Liceum Ogólnokształcącego. Mowa o kolejnej odsłonie Biesiady Literackiej, zabawie organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku. To wydarzenie organizowane dla uczniów ponadpodstawowych z całego regionu. Celem Biesiady Literackiej jest pobudzenie aktywności twórczej uczniów, umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich prac, a także zapoznania z nimi rówieśników. To doskonała okazja do zainspirowania do realizacji swoich pasji, zainteresowań humanistycznych. Przy okazji to coroczne spotkanie to również sposobność do integracji szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów płockiego, grodzkiego, płockiego ziemskiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Patronat honorowy nad Biesiadą objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.